dosyć nieprzewidywalny, więc scenariusz, w którym Stałgorzów wygrywa ten bieg drużynowo, oczywiście realny jest, no ale na pewno inny plan na ten bieg mają lublinianie i nie jest powiedziane, że nie skończy się na przykład remisem, no bo ciężko wyobrazić sobie kogokolwiek pokonującego Bartka z Maszlika dziś, no chyba że Grigori Łaguta z tego pola wystrzeliłby tak galaktycznie, że no nie wiem. Nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby zobaczyć pogoń z Marznika za Łagutą, bo pogoni z Marznika dzisiaj jeszcze nie widzieliśmy. Łaguta, Thompson, Campbell i Zmarznik poszli dobrze. Zmarznik i pogoni nie zobaczymy, czy jeszcze Łaguta się postawi. Stawia się Łaguta, ależ mało miejsca dla Zmarznika, nie zostawił Łaguta i będzie pogoń. Bartosz Zmarznik na miejscu drugim i już zaczynają się podskoki, już zaczyna się korrida i gonienie Grigorija Łaguty, który czuje ten gorzowski od Zmarznika na swoich plecach. Obejrzał się teraz. Zmarznik jest bardzo blisko. Wchodzi ciut szerzej w drugi łuki, w szczycie łuku kontra do krawężnika i będzie z kredy wyskakiwał. Zmarznik jeszcze nie. Grisza pięknie ucieka. Bardzo dobrze się broni, ale Zmarznik jest niezwykle rozochocony, żeby Rosjanina połknąć. Mówił w wywiadzie Łaguta, że ten Zmarznik jest do ugryzienia. Trzeba próbować. I on próbuje. I próbuje dzielnie i pięknie. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Grigori Łaguta wciąż z przodu. Zmarznik napędza się po tym odsypaniu, ale cały czas Rosjanin jest o te kilka metrów bliżej zwycięstwa, przepraszam, znowu wchodzi szeroko Zmarznik, znowu w krawężniku Zmarznik! Co za szaleniec! On, ale zawodnik! On jest ze snu, a ubrany w codzienność. Niebywałe. Bo Zmarznik wygrał, tak? Ależ mu musiał nadepnąć na odcisk Grisza Łaguta w momencie, gdy docisnął go do bandy na prostej przeciwległej pierwszego okrążenia. No. Grisza Łaguta jechał znakomicie, mało wyłamanym motocyklem. Uciekał temu Bartkowi Zmarznikowi, no najlepiej jak się dało w teorii. To i tak nie wystarczyło. Czekamy jeszcze na potwierdzenie. Chcieliśmy atrakcji, chcieliśmy goniącego Bartka Zmarznika. No to dostaliśmy. Wielkie, wielkie brawo. O ile dziś generalnie gorzowcy kibice nie mają wielu powodów do radości, no to akurat postawa Bartka Zmarznika, czyli ich wychowanka, lidera, który potwierdził przed tym meczem, że zostaje na przyszły sezon, jest na pewno czymś, co w tym smutnym dla Gorzowa dniu jednak daje powody do radości. Tak, ja myślałem, że już tutaj przejdzie przez Łagutę, ale Grisza postanowił potraktować go, no, po męsku. Nadepnął mu może na odcisk Maciej Markowski w wywiadzie, mówiąc, że tego Zmarznika to się w zasadzie nie da pokonać. No co Grisza mówi? Miał rację. To bardzo, bardzo ostro potraktował Grisza Bartka Zmarznika, docisnął go do płotu, no i później uciekał naprawdę dobrze. Jechał po zewnętrznej, po odsypanym. Wydawał się bardzo, bardzo szybki, no ale ostatni łuk pokonał za szeroko i Bartek Zmarznik znanął nie tylko samemu sobie, ale też wszystkim innym ścieżką wąsko przy wejściu na drugim łuku poradził sobie z Grigorijem Łagutą. No w Gorzowie, jeśli się wyprzedza, to głównie tam i to jest reguła, która potwierdza się wielokrotnie i w poprzednich spotkaniach na Jęcarzu i także dziś. Daczek ukłonił się Grigorii i Łaguta. Pewnie chciał się też wytłumaczyć z tej akcji na prostej przeciwległej na pierwszym okrążeniu, no ale pewnie zdziwiony trochę Grigori Łaguta, bo on tak przejechał trzy wcześniejsze okrążenia. Dlaczego wtedy się udało, a teraz nie? No podobnie zdziwiony pewnie był jego brat we Wrocławiu. W momencie, kiedy również Bartek Zmarznik po małej na wyjściu z ostatniego łuku pokonał wówczas Artioma, zapewniając sobie zwycięstwo w rundzie Grand Prix. Trochę go to kosztowało, musi złapać, wyregulować oddech Bartosz Zmarznik. Często